duże, jest. Nie wiem, czy widzieliście, ale mamy to! Pierwszy! Ja nie mam pytań! Proszę Państwa, słyszycie ten hałas? Ten hałas, który dobiega z tego skateparku, który tam jest w oddali. Jest to skatepark na tegoroczne Baltic Games, czyli dotarliśmy właśnie do Gdańska. Jest tutaj pan Suder, który się już nie może doczekać jazdy. Tutaj jest Oskarek, który też już jest gotowy. Gotowy, Oskarek? Tak, tylko jeszcze dęteczka nie jest gotowa. Tak, po ostatnim odcinku jeszcze nie zdążył złatać dętki. Mój rower tutaj czeka i na razie sobie poczeka, bo jeszcze dzisiaj nie jeżdżę. Dam chłopakom się w spokoju tutaj porozgrzewać, ale spokojnie, będzie jeżdżać. Żonę. Dziadzia daje fory. Tak. W każdym razie jesteśmy na Baltic Games w Gdańsku i będzie fajnie. Jest gotowy, jest skoczyć. Zapraszanko. Jest duże, jest większe niż bym się spodziewał. Na wprost się bałem. Trzeba było salto ładować. To jest ten sam set co na Freestyle Heroes. Na wprost leciałem to dosłownie kilka razy w życiu. Mimo że odbyłem już na tym secie naprawdę całą masę skoków. Jakieś tam pole namiotowe, ale wam coś pokażę. A konkretnie to pokażę wam naszą tutaj bazę. MTV Crips. Siemano. Jak jest pani Suder? Elegancko. Proszę Państwa, zjemy jakieś śniadanko i cały dzień jakoś nam się tutaj rozpłynął i nie po drodze było mi z aparatem, ale już macie tutaj Oskarka, szybkiego Oskarka, ponieważ idziemy na szybki półfinał. Półfinał Remix Park. Masz kolego jakiś teraz problem? Mam problem. Powiedz, co się dzieje. Teraz szybko się zmieniam strój i idę na night session. Proszę Państwa, generalnie Bigger to jest ta chopa. To jest dokładnie ta sama chopa, ten sam set co na Freestyle Heroes, więc doskonale go znacie. A jak nie znacie, to poznacie. Chłopaki już wczoraj tutaj jeździli, ja nie jeździłem, bo miałem taką drobną kontuzję. Więc ja idę sobie skoczyć, a potem Suder wali kesza. Dawaj. I się widzimy na dole. Jedziemy. Znam tą chopę. Także luz. Luz. Nadgarstek nawet działa. Mam nadzieję, że jutro podczas bestrika, który się będzie odbywał, też będzie wszystko działało. No! Proszę Państwa, z pierwszej próby. Z pierwszej! Gdzie się Pan nauczył? No u Pana Pawła. No właśnie. Pan Suderek do mnie na basen z gąbkami ostatnio nauczył się kesza i z bomby. Piękna sprawa. Ja sobie zrobię dzisiaj tylko jakąś taką bazę i jutro wam powiem w ogóle, o co chodziło z tą moją kontuzją i robimy bazę. Co za buzator młody. Dobra, chodź tutaj kamerę. Proszę bardzo, dziękuję za kamerę. Wspaniały operator. I cała baza, widzowie, została wczoraj zrobiona, więc dzisiaj was witam w porze około obiadowej, albo raczej popołudniowej, poobiadowej. W każdym razie w porze, o której zbieramy się na rower. Tam się dirtowy bubu coś się cieszy. Chłopak się zbierałem na rower, też się zaraz będę zbierał na rower. Ale czy nie powiem wam, o co chodziło z moją małą kontuzją, o której wspominałem, czyli z kontuzją nadgarstka. Sprawa jest dość prosta, bo zaliczyłem małego dzwona na dualu na początku zeszłego tygodnia. Nie, na początku tego tygodnia, to był jeszcze ten tydzień. No i co, bo podejrzenie, że jest złamana, był sor, było prześwietlenie, była mała ryska, ale odczekałem te parę dni i się okazuje, że nawet działa. Zresztą wczoraj widzieliście, baza zrobiona, więc da się jeździć, więc na pewno kość nie jest złamana. Jak wrócę do domu, to zrobię rentgen ponownie, ale jeszcze w międzyczasie zahaczę tydzień o obozy rowerowe na Dolnej Morawie. Zresztą jak to oglądacie, to właśnie przebywam na tych obozach i złapał mnie z git, więc się ubieram, idę na rower i ubieranko trwa na naszej bazie, ale teraz widzowie, jest pora, żeby obmyśleć tutaj strategię. Tutaj jest, musi być strategia, szczególnie tutaj chodzi o tego młodego zawodnika, bo Oskarek już się troszkę zna na rzeczy. W każdym razie, jest tutaj formuła bez trika Cash for Tricks. Zostałem po prostu kaskę jakiegoś drobniaczka za fajny sztuczek. No i tutaj jest taka sprawa, że ten już się chciał od razu z kesza wystrzelać i najgrubszych swoich trików,
No i później wiadomo, te słabsze, ale równie dobre triki, no tracą na wartości. Więc widzowie, w tej sytuacji trzeba iść i po kolei stopniować, dlatego nie ma nas na rozgrzewce, która właśnie trwa, bo nasza rozgrzewka będzie właśnie w czasie Cash for Tricks. No, tyle lekcji, to idziemy jeździć. Oczywiście tą ortezę, która mi usztywnia łapę przez parę ostatnich dni, wymieniam dojazd na taką oto lżejszą. Wieje w tył. Proszę Państwa, okrutnie wieje w twarz, jest mega wolno na tą hopkę, brakuje prędkości, a poza tym jest ogromna kolejka, więc technika, o której wspomniałem wcześniej, trochę nie ma sensu, więc trzeba się spieszyć. Akcja powolna. Trzymaj. Nie masz tego lepiej. Co to jest? Za kombo biorę 200. Dymson, a gdzie ochraniacze? Suszą się. Tak? A co, park dzisiaj finał? A trzy flipy na rozgrzewkę będą? Przed parkiem? Nie, ale wiesz, jak ci morale poskoczyły? No wiem, ale i tak są wysokie. Jest skupienie u suderka. Dawaj trika. Cash z anternem, ale leż na tyłku. Wow! Cyk, będzie czy nie? Będzie. Yo! Cash lanterny pojechany! Bardzo dobrze. O, Tombek, double flip z tailem? Yeah. Dawaj! Jak nie dziś, to kiedy? 7 minut do końca, czyli definitywnie to po ostatnim skoku mamy. Yo! Double flip tail whip, złapał taila. Gdzieś tam dokręcił drugiego flipa, nogi pospadały, ale nieźle. Co to za poślizg? Kosmos! Już można się jeszcze na koniec sobie pociąć z Oskarkiem i Suderkiem, zrobimy pod nagryweczkę na pamiątkę. Brawo, brawo, brawo! I nam zrobili specjalnie dla was trening. Ludzie się rozchodzą, szybko poszło, fajnie. Fajnie było, trików jeszcze dużo, ale budżet się skończył, czas się skończył, była duża kolejka, ale jak najbardziej spoko. Szkoda tego flipa 4 bary, że się coś tam poślizgnąłem, ale bywa i tak. Wszystko wcześniej z bomby po kolei. Fajnie było? Fajnie było. No to fajnie. Nasze atrakcje, proszę Państwa, za nami. Zapakujemy rowery, przebierzemy się, umyjemy się i... Będzie finał BMX na parku, oczywiście będzie sieka, a później co? Jakaś parapetówka w naszym nowym apartamencie by się przydała. Tak jest, Oskarek? Tak będzie, tak będzie. Teraz mamy finały. Ledwo się zaczęły, my spóźnieni jak zawsze. Wygląda kusząco. Dzień
dzień dobry proszę Państwa. Dzień ostatni. Ostatni zbieramy się do życia i poranki bywają cięższe i bywają lżejsze. Nasz poranek jest lżejszy, ponieważ przyjęliśmy na staż kucharza, kierowcę, szofera i generalnie pana Suderka. Tak, Oskarek? Tak, a jak jest? Arbuz jest z arabskiego. Nie mamy żadnego wassermelony, tylko jest di arbuzo. No, także te klimaty, rozumiecie? My się pakujemy i uciekamy z samego rana. Znaczy taki był plan, bo już tak się troszkę opóźniło. Ale generalnie uciekamy, uciekam na rowery, na obozy rowerowe. No i fajnie było, łapa przeżyła, będzie żyła, wszystko jest git. Także tego, do następnego, koniec.